chyba dlatego. Ale to chyba dlatego, że tam kulkę będzie tam rozdarła. No to chyba się rozdarła. No, ale ja mam tyle, nie mam. Pani Gosiu idzie. Idzie, idzie. Już idzie pan Sławek. Pan Sławek? Tak, idzie już z saszetką. A, ja myślałem, że kot też ma na imię. Chodź, kcz, 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 kcz. O, miauczy. Kcz, kcz. Ja to zdjęcie, co panu wysyłałam, jak tak byli w marcu tutaj przejazdem, bo to było wszystko pozamykane, no to było legowisko i on był i ten drugi, nie? Panie Sławku, twarz mogę pokazać, czy raczej nie? Tak. Ale bez tej kurtki. No co bez tej kurtki? Czemu? Elegancka. Idzie drugi. Lecą? Idzie? Chodźcie, kochane. Chodź, Zosieńko. Chodź, Zosiu. Chodźcie, chodźcie. Chodź, Zosia. Chyba, że tu mi przyniosę teraz. Gdzie pan wtrącają się łapkami? No. Mhm. Chodźcie. Zosia, niuchu. Zosia. Ja muszę odejść. Nie, nas tutaj zabierze. Nie. Naprawdę, nic się zabierze. No, ale nie chowaj się. Nie znalazł. A nic, ale ona się boi. Dobra, dam te talerzyki tutaj. No, bo tak, no. Macie kociątka. O! Sprawdza talerzyki. Tego czarnego, panie Sławku, jakoś nazwać. Nie ma pan jakiegoś imienia dla niego? Zdaje się na pana. No nie wiem, to też Czarek dać mu na imię? Czarny? Chociaż nie, to się no będzie myliły. Znowu. Sprytek? Sprytek? Sprytka. Sprytek. Sprytek. Ja jestem śliczny. No i gdzie one, niech pan powie, gdzie one by do Poznania chciały przyjechać do bloku? Gdzie? Jeszcze do takiego łobuza. Tutaj, klasz. Kurczę, mają przestrzeń, warunki jak w sanatorium. Powietrze, no. Na drzewa sobie podrapią te. Pamięta tak. Pan, jak w zeszłym roku ptaszka pogoniły? Tak. Biała, pamięta, jak ruszył basenika tak. Czy coś, tak. Nie? Tak, no, jedzenia tutaj jest. Tutaj położyła. Ludzi zawsze no, są, mówię, także... Na pewno zimą sobie dają radę ze względu na ten zawsze... całoroczny ośrodek, gdzie jest kuchnia. Tak, ludzi jest... dobrych nie brakuje. No, oczywiście, zawsze ludzie dadzą. Pogorzelica. Przyszła.
A co ona teraz chce? Nie wiem, może mleczka. Ale ma tam w talerzyku. Zosia. Kicia, kicia. Kiciulka. Zosia. Nie, ona do człowieka teraz. Ona po prostu... No. Widzisz, to nie tylko my te kotki znamy, Gosia. No. Co pani mówiła? Może kuszyneczka. A niech pani położy. Nie, ona chyba będzie chciała wejść do tego. Do spania, nie? No to położyj tam do tego pudełka tą szyneczkę. Do pudełka mam położyć? No połóż. Nie unika. Ale ona widać najedzona. Najedzona, nie? Najedzona. No. Ona chyba do pudełka będzie chciała odpocząć. O. Tak, ona po prostu... No. Ja też tam u siebie różne legowiska porobiłem, Bóg wie co, cudowałem, a takie pudełko położyłem kot od razu. No po terapii, nie? Pazurami. Nie, po prostu koty lubią tekturowe pudełka. I tapety, tak. No u mnie pamiętam, żeśmy przywieźli kiedyś małego kotka ze wsi tam od brata. I tapeta w kuchni była taka karbowana, tak, nie? Tak, to się dobrze zahacza pazurkami. No to kurczę, patrzymy, on pod sufitem. Po tej tapecie. No, koleżanka też miała tapetę, bo Zosia. Też ma kota. Ma rosyjskiego, nie? O, ładny rosyjski kot. O kurczę. Baltazar. O, ładne imię, muszę zapamiętać, żeby jakiemuś kotku dać. Na drugim piętrze ma taras taki jak mieszkanie i on nieraz skakuje i musi go szukać. Mówię o Lewie Jankowskiej, no, na Baltazara rosyjskiego. To jest rosyjski niebieski? No nie, no. Pani Gosiu, trzeba drugie pudełko. Ale my razem spamy w tym pudełku. Tak? Się do siebie. Aha. Myślałem, że nie chcę wejść, bo tak. Nie wiem. Nie, już nie pamiętam. Ten czarny, czy to jest kotka, czy kocurek. Ta kotka jest pusta rewizacja, a to potrafi. A ten to jest kocur. Ale potrafi razem spać. On jest bardziej puchliwy, ten czarny. Nie chcę straszyć. No tamten był jeszcze nie. Dobrze, odkarmiony. Panie Sławku, to talerzyki już można wziąć chyba, nie? No zaraz zaniosę z powrotem, nie chciałem, żeby ten. Teraz położę tu, gdzie było. Nie, na kot do człowieka. No kochani, konkurs na imię dla tego kotka. Panie Sławku, a może Baltazar go nazwać? No właśnie, nie. Guciu. Gucio? Gucio. No to Gucio będzie. A to kotka. Gucio i Zosia. To jest dziewczyna chyba. O, o, pazurki. O. Ten drapie i tamten drapie. Ale już się chyba cieplej zrobiło. Chyba tak. No dobra.